Najpierw długo nie było pogody, później był problem z ratownikami i jeszcze mała awaria z zanieczyszczeniem, czyli incydent kałowy. Ratowników jednak szybko znaleziono, wodę wymieniono, a wysokie temperatury powróciły, zatem basen w oborze można śmiało odwiedzać. Już przed godziną 11 na terenie Osirowskiego basenu w Oborze można było dzisiaj dostrzec wielu chętnych na wodne ochłodzenie. I choć tegoroczne lato niestety jak dotąd zbyt często na to nie pozwalało, to kiedy tylko pojawia się słońce, jedyne kąpielisko w mieście, jak widać, spełnia swoją funkcję. Wiemy jak było. No, pogoda była początkiem miesiąca bardzo upalnie, powiedzmy do 7 lipca, natomiast później ochłodzenie. No wiadomo, gdy ochłodzenie jest, no, to ludzi nie ma. No liczymy teraz znowu na tą poprawę temperatury i tym samym zwiększą frekwencję na basenie w Oborze. Pogoda to niestety nie jedyny problem, którego efektem było zamknięcie obiektu. Na kilka dni wyłączono go z użytkowania przez zabrudzenie w wodzie. Poza tym ratowników było trzeba szukać jak igły w stogu siana, bo warunki zatrudnienia nie były kuszące, ale zmieniła to w końcu podwyżka wynagrodzeń. Zawód ratownika, on był troszeczkę zaniedbany przez te poprzednie lata. Nikt nie wiązał z nim jako taką przyszłości. Mało ludzi wierzyło w to, że będzie mogło z tego tytułu wyżywić rodzinę, odłożyć coś. No, tym samym i tych ludzi chętnych, powiedzmy, do dopełnienia tej funkcji z lata na rok, powiedzmy, jest mniej, a tym samym no, odbija się to w szczególności na takich krytych pływalniach jak nasza, gdzie my naprawdę potrzebujemy codziennie 10 ratowników. No, a też jest tak, że oni muszą odpoczywać, muszą mieć odpowiednio zmiany dobrane. No także jest to kłopot, który po prostu narastał z latami, a jeżeli nie zostanie jakby wyprostowany, mówię odgórnie, tu już nie chodzi nawet o naszego pana prezydenta, bo on ma też pewne ograniczenia, to myślę, że będziemy się mogli z nim borykać równie dobrze w kolejnych latach. Przypomnijmy, że na terenie całego obiektu poza basenem znajdują się również m.in. pola namiotowe, place zabaw, boiska czy bardzo popularny i regularnie wynajmowany kemping. Domki czteroosobowe, mamy z pełnym węzłem sanitarnym, niepełny węzeł sanitarnym, ceny od 120-140 zł za dobę. No, cieszą się zainteresowaniem. Niejednokrotnie słyszymy, że jeśli chodzi o wyposażenie i czystość, nie tylko w domach, ale w domkach, ale też na całym obiekcie, atmosferę, no, możemy się równać z innymi większymi kempingami jakby w centralnej i północnej Polsce. Tymczasem korzystajmy ze słońca i oczywiście z wody, bo przed nami fala upałów. Basen Obora do Waszej dyspozycji jest codziennie w godzinach od 9 do 19.